Dobry wieczór, Patryk Szulc, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Mafia News. Dziś moim gościem jest Dariusz Loranty, witam serdecznie. Witam serdecznie Pana, witam serdecznie Państwa, to mój debiut. Były funkcjonariusz policji w stopniu nadkomisarza, były negocjator policyjny, a dziś specjalista z zakresu spraw dotyczących bezpieczeństwa, a być może niebawem także parlamentarzysta. Zacznijmy od pierwszej funkcji, którą tutaj wymieniłem, jaką Pan kiedyś sprawował, czyli funkcjonariusz policji. Jak wyglądała ta Pana historia? No, ja nie wiem, czy ten temat jest aż tak nośny. Proszę pamiętać, że ja zaczynałem pracę w 1991 roku. To od tego czasu się urodziło pokolenie, które w tej chwili jest już absolutnie dorosłym i zbliża się do swojego dojrzałości. Ale miałem to szczęście w życiu zawodowym, bo z tym prywatnym to różnie bywało, że pracowałem w ciekawych czasach. Przekleństwo żydowskie brzmi, obyś żył w ciekawych czasach, co miało oznaczać, że jak są ciekawe czasy, to pogromy, to pobicia, to musisz uciekać, to źle się dzieje. I ja właśnie podjąłem pracę jako dorosły człowiek w pełnej świadomości, 28 lat, w policji w okresie jej tuż po tym, jak stała się policją. Czyli policja stała się w kwietniu, no to jest formalno-prawna czynność, a ja od końca 1991 roku zacząłem pracować w Policji Państwowej na przepięknej, złej, ale sympatycznej dzielnicy Praga Południowa. I jak te dalsze losy Pana w policji się potoczyły? Bo mimo wszystko uważam, że widzów to interesuje, dlatego że no, lata 90. był to też ten rozkwit przestępczości zorganizowanej, coś czym my zajmujemy się dziś na kanale. O tym myślę warto powiedzieć, ale jak wyglądała ta ścieżka aż do momentu, kiedy z policji Pan po prostu odszedł? No, wtedy był nie tylko rozkwit przestępczości zorganizowanej, ale dynamiczny wzrost przestępczości pospolitej. Rozwój wszelkiego rodzaju bałaganiarstwa prawno-administracyjnego w tym kraju, rozgardia społeczne i wszystko, co się wiąże z czymś, co możemy określić, że państwo nie działało. Były przemiany, z tym, że no może tu dla sprostowania, przemiany polityczne w kraju, przemiany gospodarcze w kraju zaczęły się przed czerwcem, przed 4 czerwca, ponieważ ustawa Wilczka wprowadziła kapitalizm, jak jeszcze komunistyczna partia, Zjednoczona Partia Robotnicza rządziła. Ale ten system zmian politycznych spowodował pewne zmiany bardzo rażące w policji. Przestały obowiązywać szereg przepisów. Mówię o przepisach wykonawczych, o instrukcjach policyjnych. Plus nastąpił zupełny rozjazd policji od prokuratury. Rozpoczęło się inne podejście do obywatela przez prokuraturę. No i jakby część obywateli wykorzystała tą sytuację. Plus proszę pamiętać, zaczęły się bardzo poważne przemiany ekonomiczne. Gdy są przemiany ekonomiczne, w ludziach budzą się demony. Demony przywłaszczania, kradzieży, oszukiwania. I był to ten okres, złoty okres polskiej przestępczości, kiedy było najłatwiej stworzyć przestępczość zorganizowaną. Totalny bałagan i dopiero państwo zaczęło się porządkować po tym wielkim ciosie, które same sobie społeczeństwo zafundowało dopiero pod koniec lat 90. No i właśnie ten czas, te lata 90., kiedy dopiero pod koniec następowała stabilizacja, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, rozkwit przestępczości, ale też przestępczości zorganizowanej, Pruszków, Wołomin, później grupy typu Grupa Mokotowska, tak? To były grupy, nad którymi przede wszystkim no, warszawska policja musiała pracować, bo ten rozkwit, myślę, że w stolicy był największy w porównaniu nawet z innymi częściami kraju. I z tego, co pamiętam, jednym z policjantów, z którym Pan również współpracował, był niejaki Sławomir Opala, już świętej pamięci. Gdyby mógł Pan powiedzieć kilka słów na temat tego, jak ta Wasza współpraca wyglądała, jak pracowało Wam się po prostu razem? No, Sławka Opale poznałem
gdzieś w 96 roku, przepraszam, w Szczytnie byłem, tak, w 96, w Szczytnie byłem już w 97 roku. Byliśmy na jednej kompanii, jednym plutonie w szkole oficerskiej, ale poznaliśmy się wcześniej. Później los tak spowodował, że od 99 roku ja pracowałem w Wydziale Terroru, on w sąsiednim i akurat nasze pokoje graniczyły ze sobą. Ja jakby byłem w tej części Wydziału Zabójstw, później zostało to połączone, ale Sławek już nie pracował. No Sławek został, no, nasze więzi na początku były stosunkowo luźne, miał swoich przyjaciół, on dłużej pracował w pałacu, to ja byłem ten obcy, który przyszedł z Pragi do pałacu, ale w miarę upływu czasu, bo to był bardzo charakterny człowiek, dla mnie mam go, w swoich kategoriach go oceniam jako bardziej uczciwego i charakternego człowieka. Jak się u kogoś napił, to zawsze oddawał. Mhm. Czyli jak ja go poczęstowałem, to nie było przypadku, żeby mnie on nie zawołał. Podobnie jak do wielu innych. Czyli no był na naszym poziomie koleżeńskim takim bardzo sympatycznym, fajnym facetem. No był dynamiczny, no za bardzo dynamiczny czasami w pracy. Lubiał poimprezować, ale też lubiał pobyć w pracy 72 godziny non-stop, nie wychodząc z niej, pracując. Później nasze losy się jeszcze bardziej zacieśniły, chyba też i towarzysko, bo chciałem powiedzieć, że byłem pierwszym człowiekiem z policji, który go witał po wyjściu na wolność. Również jestem jednym z pierwszych, który dowiedział się jego tragicznej śmierci. No i chyba byłem pierwszy, który też uronił łzę nad Sławkiem, no, z tytułu jego, no, tej tragicznej śmierci. Wierzy pan w to, że Sławomir Opala współpracował z grupą pruszkowską nie na zasadzie pozyskiwania informatora, tylko na zasadzie gangsterskiej, mówiąc krótko? Ja dałem temu wyraz. Byłem jedynym policjantem, który za niego poręczył przed Sądem Śląskim. To jest po pierwsze. Chociaż nie mam cienia wątpliwości, że czasami patrzenie przez sztywny wymiar sprawiedliwości na pracę Sławka, można doszukiwać się bardzo wielu grzechów. Ale ja nigdy w to nie uwierzę, że Opala brał informację o tym, że jutro jest przeszukanie o kogoś i zanosił na miasto. To w ogóle jest wykluczone. Po prostu z uwagi na system organizacyjny w tej pracy, jeżeli to nie była moja realizacja, a on szedł do mojej realizacji, to on się dowiadywał rano o 6, o 5, jak był w komendzie, o 5.30 po pobraniu broni, po ustawieniu się, po dostaniu kopert, że on jedzie na jakąś realizację, czyli nie mógł wiedzieć. No chyba, że realizował swoje realizacje, na przykład przeszukania czy zatrzymania, więc to jest bardzo mało prawdopodobne. Nie wierzę w to, żeby był taki, żeby nawet jak przedsięwziął informację, żeby ją zaniósł. Natomiast no, jak popił, no to mógł coś tam chlapnąć językiem tego typu, że byliśmy tam czy tam, co jest naturą ludzką, jemu i wielu, czy też mnie, nie obcą. Nie wierzę na takiej zasadzie. Z tego, co znam, proces, który się zakończy jego skazaniem, podkreślam, dobrowolnym przyznaniem się do winy, co oznacza, że spadło część zarzutów, przyznał się za najdrobniejsze, zaraz Państwu powiem jakie, i odbył tą karę, odbył ją tam zgodnie z zasadami, został, skorzystał z wcześniejszego warunkowego zwolnienia, ale proszę Państwa, zarzutem było to, że korzystał z agencji towarzyskiej poprzez towarzyszenie w tej agencji, nie bardzo wiem, co to oznacza, przyjmował korzyść w postaci towarzyszenia, pił alkohol, no i ponoć się narkotyzował. W narkotyzowanie to nie wierzę, bo znam ludzi, którzy narkotyzują się i mają pewne charakterystyczne odruchy. Tego nie widziałem. A że Sławek pił wódkę, no to tak jak każdy z nas. Ja też wielokrotnie byłem, zresztą sam dałem opis imprezy swojej w agencji towarzyskiej, gdzie tam gdzieśmy troszeczkę za dużo popili. Ale no, nie wierzę w te rzeczy. Natomiast no, te rzeczy jednak w pewnym wymiarze no, policjant tak nie powinien robić. No, pamiętajmy, że jest taka pewna cienka granica. No, idzie do burdelu policjant, ten czy inny, bez znaczenia który, czy do ranty jak jakiś inny. No i tam coś się dowiaduje, bo właściciel czuje respekt, czy coś mu zależy. No i tutaj ta prawidłowość w pewnym momencie się kończy, dopóki on nie pozostaje tam sobie potowarzyszyć. A no niestety, no, Sławek miał trochę takich słabości, ale dla mnie był gościu w porządku. Sławomir Opala był też pierwowzorem postaci Despera z serialu Pitbull. Chodzą głosy, że pierwowzorem Goebbelsa był pan. Ile jest w tym prawdy? No ja już dziesiątki razy dementowałem tą historię. No ja w policji nosiłem ksywę Benek. Mhm. W serialu występuje Benek. Ja oczywiście chciałem Państwu powiedzieć, chyba pierwszy raz to mówię na antenie, na przekazie, znam historię
lub znam zasady tworzenia tych postaci. I ujawniam Państwu pewną tajemnicę. Wszystkie postacie, które występują w pierwszych dwóch częściach Pitbulla, są autentyczne. Nie mam cienia wątpliwości. Despero pewnie niedawno przestał pracować na Pradze Południowej. Sławek pracował. Tylko, że dla celów bezpieczeństwa prawnego rys postaci, który został stworzony na podstawie prawdziwego człowieka, prawdziwego funkcjonariusza, został pocięty różnymi fragmentami, tak żeby Dariusz Loranty nie mógł zarzucić producentowi ekonomicznie, że ty moje wątki biografii zawodowej wpisałeś w tą postać. Czyli ja całe życie byłem tam w stołecznej Benek, Benuś, Benex, wszystkie odmiany tego, a Benek nie mogę się identyfikować z Benkiem. Dlaczego faszysta? No są pewne elementy, które jakby identyfikowały moją biografię zawodową. I jako dowód tego, co mówię, przytoczę Państwu w sytuację, którą miałem sprzed 6 lat na spotkaniu autorskim. Na to pytanie, jak się identyfikuję, odpowiedziałem, że oczywiście, że się nie identyfikuję, ale identyfikuję się z jedną sceną w tym filmie. Identyfikuję się z tą sceną, jak policjant pilnujący parkingu, dorabiający na pilnowanie parkingów, idzie do domofonu i dzwoni, bo chce się spotkać. I nawet mówię, no znam ten adres, tu moja żona mieszkała, to jest identycznie tak, jak ja to miałem. I wstaje chłopak w moim wieku, mówi, co ty pleciesz, to jest moja sytuacja życiowa. Czyli tak naprawdę sprytny scenarzysta na podstawie informacji od Sławka Opale i dwóch innych policjantów, których tu nie mam delegacji wymienić, którzy, no, powiem Państwu później, jak się zapoznali z Patrykiem Wegą, poopowiadali, on to sprytnie pociął, przypisał, bo przecież istnieje prawdziwy faszysta, żyjący do dnia dzisiejszego, kierownik sekcji. Mhm. Ale czy jego historię? I tu dam Państwu kolejny dowód tego sprytnego podziału, że nie może nikt powiedzieć prawnie, że się identyfikować może z tymi postaciami. Jest sytuacja, kiedy jeden z bohaterów strzela do kobiety w ciąży w pijackim widzie. Pamiętacie tę scenę? Tak, 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 dokładnie. Przecież to zrobił Sławek Opala i z tego tytułu odszedł z policji błyskawicznie. A to przypisano zupełnie innej postaci, tak? Mamy kolejną postać na tym młodego syna znanego reżysera, znanego aktora filmów akcji, który tam jest przedstawiony jako zła postać biorąca narkotyki. Przecież ten człowiek pracuje do dnia dzisiejszego w komendzie stołecznej. Mhm. Jest synem jednego z absolutnie najbardziej znanych polskich aktorów i faktycznie pracował w Wydziale Zabójstw. To bardzo porządny i uczciwy człowiek, który no akurat do tego typu pracy niekoniecznie się sprawdził, ale na pewno nie był takim jak ta postać w tym filmie. Czyli widzicie, był wątek realny, który został przerobiony na bardzo zmyślną i ciekawą postać. No, wielu moich kolegów mówi, przecież to ty musiałeś powiedzieć, bo tam są te cechy twoje w tym faszyście. Mówię, no Boże jedyny. Ja Patryka Wegę poznałem dopiero po drugim Pitbullu. Mhm. Nie znałem go fizycznie, chociaż skłamałem troszeczkę. Znałem go fizycznie, zaraz Państwu powiem, jak to było. Natomiast nigdy z nim prywatnie nie rozmawiałem. Dopiero po drugim Pitbullu. Niech już będzie. Z kim Państwo mnie identyfikują w tym serialu, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że aktor odtwarzający postać Despero jest niezwykle, niezwykle podobny fizycznie w ubiorze i w sposobach ruchu, takiej charakterystycznej dynamiki do postaci świętej pamięci Sławka. Jeszcze kolejny przykład, który tak przyszedł mi pierwszy z brzegu. Tam mamy taką sekwencję jak Saida Ormianina, który królował, czy tam rządził na stadionie, że tam nasz bohater się zakochał w jego córce. Tak, tak. No, prawda jest taka, że był owszem policjant związany z córką Saida, ale nikt z tego wydziału. Mhm. Czy tam inny policjant mieszka z Ukrainy, czy z Białorusi kobietą? Przecież jest to prawda, ale zupełnie z innego wydziału. No, także skumulowano. Poza tym te wątki, które były, to ja proszę Państwa, oglądając pierwszy i drugiego Pitbulla, opowiadam, które były sprawy, gdzie, co i jak. Oczywiście one też są tak podmatwane, że tylko ludzie pracujący w Wydziale Terroru i Zabójstw są w stanie rozpoznać, która jest która sprawa. No, kolejne produkcyjniaki Pitbulla no, już nie do końca identyfikuję, ponieważ no, już nie byłem w tym świadku. Poza tym reżyser już poszedł na sile tej fali nośnej, że darował sobie takie elementy tego realności. Bo chciałem Państwu powiedzieć, że pierwsze Pitbull, sale, które tam widzicie na tym, co prawda one były kręcone zupełnie w innym miejscu, na Mokotowie,
to tak dokładnie wyglądały nasze niektóre pokoje. Ale Patrykowi Wedze było łatwo je odtworzyć. Dlatego, że skąd się wziął Patryk Wega? Bo my go znamy jako tego produkcyjniaka, filmowców mniej lub bardziej słynnych, no, który bardzo świetnie umie kreować swoje filmy, jak ostatnio tą politykę. To chciałem Państwu powiedzieć, że Patryk Wega, chyba już wtedy pełną gębą absolwent socjologii, czy też próbujący coś zostać naukowcem z socjologii, ale jednocześnie cały czas żyjący filmem, dostał zgodę na nakręcenie filmu dokumentalnego. To było... Nie znam w ogóle tej, jak ktoś do tego doszło. No, Patryk Wega został reżyserem dużego dokumentu. Z tym, że to nie był jego debiut, ale on wtedy miał to zacięcie socjologiczne, filmu, który nazywał się Prawdziwe psy. Mhm. Prawdziwe psy, jednym z elementów tego filmu były sprawy kryminalne. Dotyczyło to Sławka i Krzyśka w jednym pokoju. Tam Państwo często widzą wysokiego, no dużo szczuplejszego i ładnego faceta w brązowej kurtce, który się tam często przemieszcza. To jestem ja. Czy któryś z postaci do tego urodnego chłopaka z przełomu lat, z początku lat 2000 jest podobny? No absolutnie nie. 1,90 m, silnie zbudowany, potężny facet, chodzący na dzisiaj w skórzanej kurtce. To jestem ja, tam przymykający, robiący jakieś tam sprawy do tych postaci, które w filmie były. No i jak Patryk realizował, ale też realizował sprawy kryminalne, tam funkcjonariuszy prewencji, też pokazujących ciężką robotę wywiadowców, kieszonkowców, czyli policjantów zajmujących się kieszonkowcami. On miał sfotografowane, jak te pokoje wyglądały. I później oczywiście policja mu nie pomogła przy kręceniu Pitbulla, żeby Państwo wiedzieli, to była wielka awantura. On kręcił zupełnie indziej, ale wszystko tak wyglądało jak nasze pokoje w owych latach. W realnym życiu zasłynął Pan z tego, że był Pan policyjnym negocjatorem i w większości osób ten negocjator policyjny kojarzy się z tym, że odwodzi osoby chcące popełnić samobójstwo, aby tego po prostu nie robiły. Jak wygląda to z Pana punktu widzenia? Czy rzeczywiście tylko na tym polega praca negocjatora, czy są to też inne sytuacje życiowe? Było to tak. W 1997 roku moi przełożeni na pracy południe zauważyli pewne moje zdolności, pewnie wrodzone i część kompetencji, czyli te zdolności, które umiałem się nauczyć w późniejszym okresie już dorosłym. Między innymi pewna zdolność dostosowania rozmowy do swojego rozmówcy, to co generalnie każdy adwokat ma. No i zauważono takie moje predyspozycje, no i doszło do pierwszych rzeczy, kiedy czasami, pamiętam pierwszy raz na Pradze, taki facet szantażował, że wysadzi King Gross na Jubilerskiej, no i ja tam poprzekazywałem okup w jego imieniu, ale dla niego, ale wcześniej wielokrotnie rozmawiałem. No i moje działania przyczyniły się do zatrzymania go na gorącą uczynku. Ja wtedy zielonego pojęcia nie miałem, że w polskiej policji na etacie są jacyś negocjatorzy, żeby nie było.